cudownie i wspaniale. Hej, dzień dobry. Ja już w masce. Jest, która to jest? 8:02 dopiero. Widać? Nie wiem, czy widać. 8:02. Ja od lat uwielbiam wstawać rano i na razie to się nie zmienia. Uwielbiam poranki. Szczególnie takie jene, jak jest ciepło. Chwilotrwaj. Proszę. Zielono i majowo. Gdzie majowo, jak czerwcowo. O, jest. Już czekają. Tylko Malwina, jestem z drugiej strony. Już idę. Już idę. Proszę. Można wyjść. No. Jak tam papuszki? Teraz Ryszard, jak już stoisz, to podaj kamerę. No, Rysiu. Mądry kotek poda. Nie, nie poda. Ryszard, miałeś podać. Mir, zaserwuj coś oprócz trawki. Kaweczkę, ciasteczko. Może śniadanko zjemy, co? Ty zdziwiony, nie? Ja z tobą w klatce? I weszła na mój rewir. Tutaj są akurat 3 olejki, które używam aktualnie do ciała i głównie na brzuch, i to nie są tylko dlatego, że jestem w ciąży, tylko po prostu ja używam te produkty przez cały rok. Olejki z firmy Alterra od lat i jeszcze raz od lat, nie wiem od ilu lat. Tu jak widzicie mam go zużyte tyle. Tutaj mam olejek Baby Dream z serii Mama. Uwielbiam zapach tego olejku. I tutaj mam, słuchajcie, naturalny kokos z Tajlandii. Jak widać w łazience trochę zimno, bo tutaj konsystencja nie jest do końca płynna. No to nie, to jest pod pachy. I jeszcze lubię, słuchajcie, olejek z firmy HIP. I to są w sumie wszystkie hity, które używam przez lata. Cały czas na zmianę, i gdy są takie dni gorące, że nie idzie wytrzymać, to po prostu stosuję wtedy balsam na całe ciało, a na brzuchy stosuję sobie oliwki, więc mam jeszcze jedną w zapasie oliwkę HIP, a ten już mi się kończy. Uwielbiam jego, zapach, a z Alterry lubię praktycznie wszystkie olejki, naprawdę są świetne, tylko kijowe są na przykład jak gdzieś jedziecie, bo są szklane, żeby je zabrać, nie, po prostu ciężkie. A to z Alterry pamiętam, jak miałam możliwość kupowania w DM-ie, sprowadzania sobie z Niemiec, bo u nas w Polsce go nie było, więc to też jest mój hit od lat. I jak jest taki mega upał, to on tak średnio działa, więc wtedy muszę się posiłkować czymś innym, ale ogólnie w takie chłodne dni to nie narzekam i naprawdę daję radę od lat. A teraz, moi drodzy, oszalała, nie? Buty powyciągała i co ona chce? Chcę wam powiedzieć, że jakby ktoś pytał, to od razu na wstępie mówię, moje rozmiary butów to 38-39, zależy od firmy. Po drugie, co te trzewiki tutaj robią? W tym roku zepsułam 4 pary butów. Tak, a te to są te, które wam pokazywałam kilka dni temu i zobaczcie. To jest to, co mówiłam. Te są z Lidla za 22 zł. To są funkielnówki. No te są noszone, dlatego tutaj jest no zajechana ta pinka, no brudne, no jeny odchodzenia. I tym bardziej, że to białe. I zobaczcie, one są wręcz identyczne. No te są przechodzone, dlatego one są bardziej takie klapnięte. To są identyczne buty i te są po prostu z Lidla, a te są z H&M zeszłego roku. To jest to, co wam mówiłam. Więc to jest jak najbardziej wszystko ok. A te buty, słuchajcie, one są z H&M i z ręką na sercu wiecie, że te buty mają z 9 lat? Ja nie żartuję teraz, powaga. One są tak świetne i one były już 2 razy robione. Tu mi się kiedyś rozkleiło coś i teraz znowu mi się to wyrwało całe. I ja myślę, że to już po 7 latach to nie ma się co już tutaj łaszczyć, ale będzie to do wyrzucenia. Ja zawsze na lato lubię mieć właśnie albo klapeczki, albo but taki czy japonkowaty, czy sandałkowaty, ale taki, żeby był tutaj stabilny cały, żeby wiecie, gira była ten, więc to już chyba niestety pójdzie. Te buty też są stare, nie wiem skąd to jest właśnie, to nawet żadna firmowa jakaś specjalna, nie? I tu mi się pourywały te zaczepki, tu mi się powyrywało to całe, nie mam już tego ogonka, tu jest to samo powyrywane, a to są te super buty, słuchajcie, które kupiłam w lumpie ostatnio i mówiłam wam, że ja mam w lumpie takie coś, że buty te tak i jeżeli wytrzymają próbę pralki, to okej, to zostają, a jeżeli kosztują grosze i nie wytrzymają próby pralki i się rozkleją, no to niestety out. No i tak to się stało właśnie. O, To jest właśnie to. Ale one się na tyle rozkleiły, że po prostu jak to się włoży, no teraz jedną ręką nie uda mi się, ale o, widzicie? Jak to się włoży, to można by było je skleić, więc ja je chyba oddam do szewca. Super, takie te, jak to się nazywa, słomkowe, teraz modne. Więc te pójdą do naprawy. Te już pójdą, słuchajcie, out. Już mi się nie chce ich naprawiać. I te pieruny też zepsułam ostatnio, rozumiecie? To samo. Tu mi się powyrywały wszystkie te... Nie wiem, co ja robię z butami. Naprawdę, ja w ogóle buty mam bardzo długo. Nie niszczę butów, tak jak widzicie. Te buty mam naprawdę z 9 lat. Powaga, z ręką na sercu. No trochę są zajechane, bo zobaczcie. Tu jak są te... sreberka to były, tu widzicie, są poprzecierane, o teraz będzie widać, o poprzecierane, ale jak się założyło na girę, to tego wcale nie było widać, naprawdę uwielbiałam te buty, co chyba świadczy o ilości lat. I jak widzicie, ja mam właśnie w tym samym kroju, nie, że piętka jest stabilna na nodze i to było to samo, nie, także nie, te trzy już coś kupimy nowego, bo już naprawdę te buty mają tyle lat. Malwina to nie twój rozmiar, ale się oburzyła. No, a te to chyba zaniesiemy do szewca i powiemy: panie szewcu, ratuj no te trzewiczki, bo to przecież najnowszy krzyk mody z Umpa Lumpa, a on mi się rozklekotał, także nie, te jeszcze będziemy naprawiać. Jesteśmy w łazience i korzystając z okazji, nie wiem czemu w łazience, ale w łazience zapytam się was o to, czy lubicie myć włosy? Moje włosy są mało problematyczne i kiedyś jak miałam iść myć włosy, to po prostu byłam chora. Normalnie, jak sobie pomyślałam o tym, że muszę iść umyć łeb, to naprawdę ja byłam chora. A teraz to wygląda tak, że szampan, odżywka, na koniec jak wysuszę olejek i to jest wszystko i nie mam włosów problematycznych. A kiedyś, pamiętam jak ileś lat do tyłu, z 8, około 10 lat do tyłu, to moje włosy były, wiecie, no człowiek nie miał świadomości, pielęgnacji swoich włosów i wielu innych rzeczy. I to wyglądało tak, że ja nienawidziłam myć włosów ze względu na to, że jak je umyłam i ich nie wyprostowałam albo czegoś z nimi nie zrobiłam, to one po prostu były... Tada! Pudel nie mieszczący się w drzwiach, ale to dosłownie, dosłownie. I to był też okres w moim życiu, gdzie ja farbowałam włosy systematycznie co miesiąc, bo tak mi się chciało wtedy, więc teraz mogę powiedzieć, że od lat ja lubię myć włosy i zajmuje mi to naprawdę krótki okres. A, i widzicie? Pierwszy raz w życiu mam siniaka. Tutaj to siny, to jest siniak po powieraniu krwi wczoraj, a tutaj wyżej to ja mam bliznę, bo kto nie wie, to ja... Ponad 10 lat temu miałam wypadek samochodowy, nie z mojej winy, i ja tutaj mam pręty w dłoni, mam tutaj dlatego tą bliznę, taką dżownicę na ramieniu, i stąd jeszcze tutaj jest druga blizna i tutaj na niżej troszeczkę mam jeszcze jedną bliznę. I pierwszy raz w życiu chyba, no dobra, może drugi, mam siniaka po pobieraniu krwi, serio. Ja miałam taką skórę, a może już to się czasy skończyły, bo wszystko się może zmienić, prawda? Że nigdy, praktycznie nigdy nie miałam siniaków. No mów. Co leży? I gdzie? Na brzuchu to raczej nic, bo pewnie pusty, nie? Głodny? A co to za alarmy jedzeniowe? Przecież obiad to jeszcze, moi drodzy, godzina. No, tak. Nie wiem, czy wam kiedykolwiek mówiłam, ale staram się, jak najbardziej mi się to udaje od lat, dawać kotom o regularnych godzinach jedzenie i oni wiedzą, kiedy mają przyjść, tylko czasami budzik Bazyla po prostu godzinę szybciej się uruchamia, no coś tak nie bardzo działa w okresie letnim. Muszę się pochwalić, czekajcie, zróbmy małego zooma. Wiem, że to szału nie ma, dupy nie urywa, ale tak właśnie pracuję na to, aby w przyszłym tygodniu były filmy kulinarne. Co prawda 4 tylko w planie, ale właśnie tak jest, a nie inaczej, nie? Fakt faktem, zgadzam się z wami, nie wyglądam na osobę, która przed chwilą stała w garach. Jeszcze narobiła takie łubudu tutaj na podłodze. Ale spokojnie, Mania, czyli mój iRobot, już jest w gotowości, już jej powiedziałam, że zaraz jak skończę tutaj pindolić do kamery, to ona tam startuje, mrugła oczami, mówi ok, zaraz wjeżdżam, nie? I mówiłam wam, że przygotowuję się do tych przepisów i będą prawdopodobnie 4 przepisy. Zobaczcie, pochwalicie mnie w filmie, naprawdę mi pochwalicie w filmie, bo wyszły mi rogale po prostu przerówne i przepiękne. Widzieliście go wczoraj w filmie, przedwczoraj w filmie i to jest rogalik taki półfrancuski, przy którym jest troszeczkę roboty, którego możecie zjeść z czym chcecie. Możecie go zrobić na słodko, na słono, jak macie tylko i wyłącznie ochotę. Zależy jak na to patrzeć, bo jest przy tym roboty i nie ma przy tym roboty, więc to takie pomieszane, ale uwierzcie mi, że jak go spróbujecie, zjecie, to będziecie mieli ochotę, tak jak i my, przygotować ten przepis po raz 4 w tej chwili. Więc w przyszłym tygodniu, od połowy tygodnia gdzieś mniej więcej, ruszają 4 przepisy. Między innymi chyba na pierwszy ogień właśnie pójdą te rogale, mafinki, które pokazywałam wczoraj, ale ja jeszcze będę je przygotowywała raz, żeby je nagrać, bo ja zawsze jak przygotowuję przepis, to rzadko kiedy nagrywam przepis, którego jeszcze nie przygotowałam. Takie, które nie przygotowałam i lecę na spontana i pokazuję wam, są przeważnie we vlogu, a te, które są osobnym filmem takim kulinarnym, umieszczone jako osobny film, wiecie, tak jak teraz będą rogale półfrancuskie, to ja je przygotowuję wcześniej i dopiero później robię je od nowa, żebyście wy mogli je zobaczyć. Więc pierwsze będą rogale półfrancuskie, później zrobimy te muffinki kto oglądał vloga wczoraj, czy przedwczoraj, bo już mi się gubi, kiedy co ja mówię w końcu, wiecie? Skleroza w ciąży, naprawdę jakaś taka amnezja, nie wiem, ta czacha po prostu aż dymi. I one będą z takim ala musem, no w środku z taką fajną papką daktylową, która jest przepyszna. I dzisiaj właśnie stąd też spowodowany jest ten burdel na podłodze, to znaczy może nie przez to danie, tylko przez rogale, które przygotowywałam. I zrobiłam takie świetne kulki i one są z czymś fajnym w środku. I można je też zjeść do zwykłego obiadu, w tej chwili na przykład do młodego ziemniaka. Można je zjeść również do pity, którą my będziemy dzisiaj właśnie zajadać i chyba też wrzucimy tam trochę do pity, do tortilli, w sumie do wszystkiego, no możecie ryż do niego ugotować, także chyba jeszcze jak mi się uda, to nagram wam 4 przepis, w którym będą właśnie takie pulpety z niespodzianką, naprawdę przepyszne. Więc będziemy mieli tak, rogale półfrancuskie, muffinki, lody, mango, banan, daktyle. Naprawdę te lody, uwierzcie mi, że jak sobie o nich pomyślę, to ja mam ochotę już na te lody. I jak mi się uda, to będą 4 pulpeczki do wszystkiego. Myślę, że będziecie zadowoleni. Tak się chwilę zastanowiłam, czy dzisiejszy obiad to wszystko gotowe? Nie, nie do końca. Powiem wam tak, pitki, no pitki są gotowe. Zobaczcie, jakie maluńkie. Jakie maniunie, to nie wiem, no trzeba będzie trochę, zobaczymy jak to nafaszerujemy. W piekarniku je zrobię cieplutkie. Tu są cacyki, które ja robiłam, słuchajcie, nie nagrywałam tego, Jezu, czego tu nie ma. Tu jest ogórek zwykły, słuchajcie, jakieś resztka kiszonego, małosolny, trochę koperku i wiecie co jeszcze jest tutaj ten, jak to się mówi, odrobinę fety tutaj dałam. I jogurt grecki. I to wszystko wymieszałam, doprawiłam. Ja miałam z zeszłego roku taką przyprawę do cacyki, akurat z Grecji prosto, jak byłam z Paulą. I powiem wam, że to wyszło zarąbiste, naprawdę. Takie, nie wiem jak to nazwać w ogóle, ale pyszne to jest. I stwierdzam, że te dukaty, to jest z Lidla akurat. To sobie zużyjemy do tortilli, bo mamy jeszcze placki, więc sobie to zużyjemy. Może z tymi cacykami też. A dzisiaj sobie zużyjemy falafela z cacykiem, tu sobie wsadzimy do środka i tutaj mam dosłownie, zobaczcie, resztkę. Tu jest połowa cebuli, papryki, tyle co kot napłakał i możecie tutaj się przyjrzeć, że są chyba ze 3 pieczarki, także takie pitki sobie zrobimy, może pomidorka na odświeżenie, ale jak już jest to cacyki takie orzeźwiające, to wydaje mi się, że wystarczy. Spójrzcie, przyszłam specjalnie tutaj do światła, żebyście mogli zobaczyć te pitki. Małe? O! Ale jare! I powiem wam, że bardzo dobre, bo właśnie jedną wciągłam. Widzicie tutaj teraz ten mój leżak, taki fajny na dwór. I miałam iść poleżakować, ale chyba koleżanka do mnie przyjedzie. Znaczy nie, była negocjacja. Ja tam, czy ona tu? Niech ona tu, proszę, 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 błagam. A ta sukieneczka, ta bialutka sukieneczka jest z H&M. Ostatnio pokazywałam wam w filmiku z zakupami. Udało mi się wynegocjować i nie muszę jechać i koleżanka przyjedzie do mnie. Ma się tę siłę przebicia w ciąży, nie? Więc dziękuję wam serdecznie za uwagę. Proszę o kciuka do góry. Widzimy się, moi drodzy, jutro. Do zobaczenia. Cześć!